Siemanko, widzimy się ponownie. Za mną krzaki, przede mną pole. Czyli co? Znowu kopiemy na zaproszeniu. Także nie będę tracił czasu, bo dużo go nie mam. Ja uderzam w teren, was zapraszam do oglądania. Proszę bardzo, nówka sztuka, szpadę, specjalnie pod pole. Kopie dzisiaj ze mną Marek i Adam. Także lecimy! Zobaczcie, pierwszy strzał tak naprawdę u Adasia. Ja nagrywałem w tym czasie wstęp i mamy piękne sreberko, 2 grosze pruskie. Także kurde, ładnie się zaczyna. Jest piękne. No, mega monetka. No tak to jest, człowiek nagrywa, a koledzy srebra kopią. Tutaj właśnie gdzieś wpadło to sreberko. Także zobaczymy, fajnie się chodzi, fajnie się kopie. Idzie do mnie Adam, ma kolejne trafienie, ja jeszcze nic nie trafiłem. Tak powiem wam szczerze. O! No, to jest coś ładnego. A co to może być? Cholera go wie co to. No, ale fajnie wygląda, jakaś ozdóbka, nie? Szkoda, że nie całe. No szkoda, szkoda, ale to jest, zobaczcie, takie lutowane, nie? No gdzieś na czymś to było. Jakaś nabijka. No ciekawe. Fajna znajda. Jakby ktoś wiedział co to jest, to tam jakiś komentarz poprosiłbym. No, fajne. A ja nic. No co ty? No nic, kompletnie. No dobra, mam sygnał. Takie 68-69. Obawiam się, że to może być śmieciuch. No ale sprawdźmy. Chociaż coś nagramy, nie? Tu gdzieś. Nawet kopać nie trzeba. I to będzie, słuchajcie, tak jak się spodziewały. Jakaś pucha zmemłana. No dokładnie. Po jakimś kurde dezodorancie albo po czymś, coś tam dobre, zawsze dobre, jak zawsze dobre, to podejrzewam, że to od piwa. No dobra, lecimy. No i parę metrów dalej mam kolejny sygnał. No, tą znajdkę mogę skomentować tylko w jeden sposób. Pozdrołki, pasjonacie tubek. No mojej chyba nie rozszyfruję. No ale co? Ale tubka. Zmemłana jak poprzednia pucha. Ale jest. No i kolejny sygnał, taki trochę łamiący na żelazo. Powiem wam, że męczę się z tą łopatą. Trzeba było wziąć normalną, standardową, dużą. Ale nie. Nie, no nie mówię, że jest łatwo. Po prostu ja jestem nieprzyzwyczajony. Wiadomo, człowiek jak w lasach ciągle kopie, no to jednak potrzebuje długiej łopaty. No ale może się przyzwyczaja. Mniej do noszenia, prawda? No tak, pięknie. Na wierzchu leczy jak byk. Kawał makaronu. A ja pointerem szukam. Bardzo ładny sygnał, słuchajcie. Tutaj gdzieś. I jest to, słuchajcie, kawałek od czegoś. Aluminium. Nic nadzwyczajnego. Ale jest. No, Adaś tam krzyczy, że ma drugie sreberko. O, on tam jest. Zaraz podejdziemy, w wolnej chwili zobaczymy, cóż on tam znalazł. O, panie, silver groszek. Jedna, druga. No i pięknie. No. To tak jak ja ostatnio trafiłem, nie? No. No i zobaczcie, kolejny silver groszek tutaj na tym polu, jedna, druga dokładnie, fajnie, czyli Adaś 2 sreberka, a ja tubkę i puszkę po piwie. Spoko. No gratki. Dzięki.
Ładnie ci się dzień zaczął. Dobra, kolejny sygnał. Srebro to na pewno nie jest, ale może jakaś tam monetka chociaż. Wykopane. I sprawdzamy. Jasne. Ja to dzisiaj rosół będę chyba robić. Kolejny makaron. Tutaj sygnał około 50. 53, 56. I słuchajcie, mamy łuskę od Mausera. Także pierwsza militara wskoczyła. Tu, w tej grudce. A co to będzie? Wygląda jak jakaś łuska. I pewnie tym w rzeczy samej jest. Taka dosyć mała. Zobaczcie. No to u mnie na razie militarnie się zaczyna. I kolejny sygnał. Taki zdaje się łuskowy. Ale zobaczymy. O. A czemuż ja go nie mogę namierzyć? Jest, bo to moneta. Słuchajcie, zobaczcie. Kurczę, się naszukałem. Mam swoją pierwszą krągłość. To. A cóż to będzie? 5 fenoli. Z tego co widzę. No tak, z wiatrakiem. 1940 rok. No. Stan jaki jest, każdy widzi. Szału nie ma. Ale jest pierwsza krągłość. I to takiego, tutaj jest takiego tutaj dołka, jak widzieliście. Trochę się naszukałem tego. Ale jest pierwszy moniaczek. Troszeczkę inne nastawienie, takie lepsze. Zawsze to już coś wpadło. O, i mam mi kolejny sygnał. Wypad się liczy, wiadomo. Aczkolwiek inaczej to jest w lesie. Bo w lesie, nawet jak nic nie wychodzi, to sam spacerek jest fajny. No a w takim polu, gdzie człowiek się nałazi po tych dołach, górkach, błotkach niejednokrotnie, no to fajnie jakby coś wyskoczyło. I cóż to będzie? Patrzcie, kolejna taka dupka. A nie, tym razem mamy obrączkę gołębią. Fajnie. Dawno nie trafiłem ogólnie obrączki, a w ogóle rzadko trafiam, powiem wam szczerze. Za bardzo się nie znam, co prawda, na gołębiach i na obrączkach, ale z tego co widzę, to tu jest PL i 83 rok. Chyba. O ile to jest to? Mogę się mylić, no ale tak jak mówię, ja się za bardzo nie znam. Jest PL 83, więc obstawiam, że 83 rok. Gołąbek pewnie już nie, że na pewno już nie żyje. No, ale fajna znajda, dosyć stara. Teraz po dłuższych poszukiwaniach wyszło coś takiego. Nie wiem, co to może być. Szczerze mówiąc, to nic mi to nie przypomina. Jakiś element od klamry jakiejś, czy coś. No nie wiem. Jakbyście wiedzieli, dajcie znać. Ale taka znajda wyskoczyła. Podejrzewam, że coś oczywistego, ale ja tego nie wiem. No i przeniosłem się w takie już oto miejsce. Zobaczymy, co tym razem tutaj wyjdzie. No bo tam to za dużo już nie wyskakiwało. Także pogrzebiemy troszeczkę tutaj. Tak. I jest to, słuchajcie, czubek. No, czyli kolejna militarna znajdka. Tak oto on się prezentuje. No dobra. Czyli lecimy dalej. O, i coś mamy. I jest to, słuchajcie, kawałek noża. Taki oto. Nie wiem, być może łuska, bo dosyć duży się taki, znaczy duży. No, raczej nie jest to monetka. Aczkolwiek mogę się mylić. Wiadomo. Nie, jednak łuska. Już ją widzę. Także kolejna łuska od Mausera.
I znowu na oranym. I pierwszy sygnał. Łuska. Mauser znowu. I teraz coś w takiej grudce. Kulka szrapnelowa. No proszę bardzo. To mnie zaskoczyło. Jezus, kolejny drut. Ile tego jeszcze? I znowu jesteśmy na takim podłożu. Tam nic nie wychodziło za bardzo. Także wracamy w miejsce, skąd zaczynaliśmy, można powiedzieć. No ręce opadają. Adam chyba trafił trzecie srebro. Także ma dzisiaj dzień konia. No zobaczymy, czy mnie w konia nie robi. Trzy krajcary, tak? Tutaj. Prawdopodobnie, ale stan agonalny, zmielone i to ładnie. No ale jest srebro, jest. No, no super. Cewka robi robotę. Gratki. No jest to, słuchajcie, taka dosyć dziwna rzecz. Nie wiem, co to może być, taką dobrą sprawę. O, wykrywacz mi się odzywa, bo słuchawki się rozłączyły. No słuchajcie, to wygląda tak, nie wiem, co to jest. Ciężko mi powiedzieć. Ale wygląda to podejrzanie, co najmniej. Dosyć ciężkie, jakby ołów, ale ołów to raczej chyba nie jest. No dziwna sprawa. Nie mam pojęcia. Jakbym się zorientował, to wam wrzucę gdzieś to jakiś opis. Ale na chwilę obecną nie wiem, ale jest to dosyć ciekawe. Jak widzicie, znowu w piachu. Zmierzamy już w stronę samochodów. A jeszcze idąc, coś tam pomachamy, może coś jeszcze wyskoczy. Dosyć płytko, takie stabilne. 40-41 na razie przynajmniej. Zobaczymy. Płytko. Tutaj? Tak. O, i ja mam biżuterię, słuchajcie. Nie wiem, czy było widać, bo tak dziwnie miałem kamerę ustawioną. Ej, no mam biżuterię, jest obrączka. Z tego, co widzę, to chyba jakaś miedziucha. No, srebro to oczywiście nie jest, bo jest za lekkie. Ale jest biżuteria, jest jakaś obrączka. No. Dobre i to. No, nie ma tutaj żadnych tam napisów, ani nic takiego. Taka zwykła miedziana obrączka. No, ale jest. Pomalutku się zbieramy w stronę samochodów. No, jeszcze zobaczymy to pole, obejdziemy sobie na spokojnie. O, i mam guziolek, słuchajcie, chyba na koniec nawet. Tak, jest to guzik. Może nie jest jakiś tam nadzwyczajny, ale jest guzik, prawda? Jakby nie patrzył. Taki dosyć ciężki, ale guziol. I tutaj nasze złomki dzisiejsze, trochę tego się nazbierało. Z takich ciekawszych złomków to bardzo fajny odważnik. No wiadomo, nóż, tutaj są marka, monetki, głównie PRL-e, tak? Tak. Fenol jakiś tam, guziol, tu kawałek klamerki. U mnie na koniec obrączka ptasia. To coś, to jakaś ozdóbka prawdopodobnie, nie wiem, od jakiejś może figurki albo od czegoś. No ciężko powiedzieć. Fenolek, 5 fenoli. Tutaj coś, nie wiem, jakby klamerka może jakaś, czy coś takiego. Guziolek na koniec. I u Adama, ten nakosił, nawet nie będę tego wszystkiego chyba pokazywał. Guziki, guziczki, pierdółki, to jest dosyć, to chyba pokrętło, co, od lampy? Tak. Te guziole, tutaj ta ozdóbeczka, nie wiadomo, może jakaś nabijka, konina, ciężko powiedzieć. 3 sreberka, silber groszek, krajcar, 3 krajcary i 2 grosze pruskie, nie? Oprócz tego jagody, no. I to by było na tyle. Plus oczywiście kupa złomu. Jak widzicie, zakończenie już nagrywam w takich warunkach. No, nie oszukujmy się, już się robi szaruwa, więc nie chciałem tam w terenie już tego robić. Także tak na szybko. Dla nas bardzo fajny wypadzik. Pochodzone, dzień fajnie spędzony. Coś tam powpadało, jednym powpadało trochę więcej, innym troszeczkę mniej. Ja i Marek w tej części mniej, Adaś w części więcej. Jeżeli wam się podobało, możecie coś tam zostawić. Tradycyjnie nie musicie. To wasza wola, także
Jeżeli chcecie, zostawcie, nie to nie, ale fajnie, jak zostawicie, wiadomo. No i cóż, no widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję. Także trzymajcie się ciepło i do następnego. Hej.